A tymczasem ani widu, ani słychu, żadnej informacji. No i czekamy w takim razie na oficjalne ogłoszenie, kto będzie zwycięzcą. Bischofshofen, to tutaj te nerwy kiedyś traciliśmy przez Jana Ahonena i Jakuba Jandę. Zgodnie z tradycją, znowu tutaj w Święto Trzech Króli kończy się turniej czterech skoczni, ale wydawałoby się, że na skoczni pauza Paula Auserleitnera dzieje się tak zawsze, tymczasem to nieprawda. Podobnie jak nieprawdą jest, że w Oberstdorfie zawsze turniej się zaczynał, bo zaczynał się i tutaj, i to choćby w 1972 roku, czyli tym pierwszym, kiedy turniej czterech skoczni mógł wygrać zawodnik, wygrywając cztery konkursy po drodze, gdyby nie zdecydował się wyjechać przed finałem. Ale to nie tam napisała się historia, tylko tutaj, chociaż skocznia w Garmisch-Partenkirchen wtedy wyglądała trochę inaczej niż obecnie. Pierwszy turniej z 70, które na razie się odbyły, wystartował 1 stycznia 1953 roku. I to, co ciekawe, był jedyny turniej, który odbywał się w jednym tylko roku kalendarzowym. Ale dziś nie będzie o Stochu, o Hanewaldzie, ani o Ryoyu Kobayashim, tylko o całym tym turniejowym fenomenie ogółem. Fenomenie, który widział już tutaj absolutnie wszystko, łącznie z witaniem nowego milenium. A skoro witano tu nowe milenium, to punktualnie o północy ostatni skok w karierze oddał tu wtedy słynny Dieter Thoma. Ja! Willkommen im Jahr 2000! Alles Gute und jetzt mehr aus Berlin. Był klimacik, co? Ale to właściwie tutaj w Garmisch nic nowego, dlatego że właśnie noworoczne skoki w tym miejscu obchodzą swoje stulecie i z tego powodu powstała nawet taka specjalna artystyczna instalacja. I to właśnie ludzie stąd, z Garmisch, z tego klubu, chcieli jako pierwsi organizować turniej na czterech skoczniach w okolicy. Tuż po wojnie wpadli na ten pomysł, ale niestety okazało się, że nie mogą tego zorganizować od razu w 1949 roku ze względu na reperkusje militarnych zbrodni, których się dopuszczali. Ale w końcu polityczny grunt zmiękł i tu zaczynamy story o tym, że turniej czterech skoczni już w samej nazwie ma kłamstwo, bo pakt założycielski zawiązano podczas nocnego konkursu w Seagrube w maju 52. Ci z GAPA mieli przyjechać ustalić detale, które potem w grudniu ostatecznie klepnięto już pod Olympiaschanze. A miejsce, w którym do tego doszło, kiedyś nazywane Post Hotelem, a teraz Atlasem Grand, nadal przyjmuje gości i dziś wygląda tak. Trochę szkoda, że niewiele widać, jest śnieżyca, a jesteśmy na Nebelhorn, gdzie można było sobie wjechać na taką specjalną przepustkę. Tam gdzieś, na samym dole, jest Schattenbergschanze. Schattenbergschanze, której początkowo w ogóle nie brano pod uwagę w turnieju czterech skoczni, bo gdy się spotykali organizatorzy tych zawodów w latach 50., to na tapecie jako druga niemiecka skocznia było Berchtesgaden, Fussen, z której dziś niestety zostało niewiele, albo Oberammergau. To były skocznie, które były nowocześniejsze na tamte czasy i organizatorzy mieli też większe doświadczenie w przeprowadzaniu takich imprez. Ale w pewnym momencie ktoś wstał od stołu i powiedział: panowie, czuję, że za pół wieku na Schattenbergschanze będzie takie betonowo-metalowe, ogromne cudo na 30 tysięcy fanów. I że za 70 lat trybuny będą kompletnie puste z powodu pandemii koronawirusa. No i wydawać by się mogło, że od tamtej pory ta impreza była już idealna, zresztą jak przystało na niemiecką solidność, ale nie, bo ta niemiecka solidność była wielokrotnie wystawiana na próbę. Choćby ostatnio przekonaliśmy się o tym, że warto się upominać, tak jak Martin Schmidt i Sven Hannawald upomnieli się o żenująco niskie premie dla zawodników. I na 70. jubileuszowy turniej czterech skoczni komitet organizacyjny w końcu się ugiął i podniósł tę premię pięciokrotnie do 100 tysięcy franków szwajcarskich. The money. You are always talking about the Four Leaves tournament. It's a great event with so great atmosphere, with so great athletes and all these things. So yeah, the prize is supposed to be worth of this world. Thank you.
Ale słaba kasa, która dotychczas była w turnieju, to jedno. Podobno obiecano tu znacznie więcej. Na przykład to, że już nigdy więcej nie zabraknie miejsca w hotelu dla żadnego ze skoczków. A taka sytuacja zdarzyła się u przedskoczków w Garmisch-Partenkirchen. Przed kilkoma laty także i po tej stronie gór właśnie z lotniska zapomniano odebrać Ryoyu Kobayashiego. Ale już słaba szama na skoczniach to grzech po obu stronach gór. I właściwie tutaj po latach nie zmienia się zbyt wiele. Myślę, że niektórzy zawodnicy, szczególnie ci, którzy decydowali się zabierać własny prowiant na skocznie, mieli takie momenty, w których chcieliby zrobić z organizatorami to, co zrobiono kiedyś z Gross Olympia Szanse. Szczęśliwie tym razem nie ma problemów ze śniegiem, chociaż z deszczem już niekoniecznie. No i mimo, że to Alpy, to tutaj regularnie są jakieś kłopoty i cuda z pogodą. A żeby turnieje mogły się odbywać, w przeszłości wykonywano już różne ekwilibrystyki. There's hardly enough snow to compete on. What little snow there is has been brought here in German army lorries and mixed with cement. Cementowe przygotowanie skoczni to jakiś kompletny absurd, ale absurdem było też w 1953 roku niepoinformowanie austriackich skoczków, że w Oberstdorfie nie ma śniegów i ci Austriacy dotarli do Oberstdorfu, zorientowali się, co się dzieje i cudem w tym momencie zaczął padać śnieg. Niemcy z Austriakami zdecydowali, że jednak te zawody się odbędą i w trybie last minute własnymi siłami zawodnicy szykowali obiekt do użytku. Co wtedy zrobili Skandynawowie? Linie SAS specjalnie zmieniły rozkład lotów do Monachium, tak żeby wszystkie reprezentacje Finlandii, Szwecji i Norwegii mogły pojawić się na lotnisku. Dotarli na tyle późno, że z lotniska przyjechali prosto na skocznię i wzięli udział w zawodach. Ale to w ogóle zdumiewające, że w tak podatnym na pogodę sporcie do tej pory tylko raz nie udało się wykorzystać czterech skoczni. Nawet kiedy dramatycznie brakowało śniegu, jak w 56 w Bischofshofen, to konkurs awaryjnie przeniesiono do Hallheim. Dziś skocznia już nie istnieje. Ten jedyny dotąd raz był dopiero w 2008 roku. Zawody uniemożliwił wtedy fenowy wiatr. Taki sam zresztą jak wieje i teraz. Pewnie dałoby się z nim walczyć, gdyby nie fakt, że przy okazji ostatniej modernizacji skoczni wycięto całe zbocze lasu, który był dotąd naturalną osłoną przed tego typu podmuchami. Zatem to już chyba nieaktualne, że największym zagrożeniem i strachem dla skoczków na Bergizel jest ten słynny cmentarz, który widać z góry rozbiegu. No i co? Historia pisze się na naszych oczach. Odwołany konkurs w Innsbrucku po raz drugi. No ale dobrze, tu nie o obcinaniu konkursów miała być mowa, tylko o rozszerzaniu turnieju czterech skoczni. I proszę sobie wyobrazić, że tylko tyle brakowało, a turniej czterech skoczni, tych skoczni miałoby tak naprawdę pięć. I zarazem trzy kraje, bo swoje pięć groszy w 56 roku wrzucili ci z NRD. W kurorcie Oberhof odbył się konkurs w Boże Narodzenie i miał być podwalinami pod stałą zmianę, rozszerzenie turnieju na piątą skocznię. Tyle tylko, że poza Niemcami i Austriakami nikt na niego nie dojechał i ostatecznie wyniki uznano za towarzyskie. Rok później podjęto kolejną próbę, tym razem w Oberwiesenthal. Pomysł umarł, bo stamtąd byłoby bardzo trudno zdążyć na czas na Schattenberg. I może dobrze. Mimo, że ten turniej czterech skoczni tak naprawdę odwiedził już skoczni sześć, to największą siłą tej imprezy mimo wszystko jest tradycja. Od 73 roku nie zmienia się tutaj nic. Nie zmieniają się też wady, nie zmieniają się też zalety i nie zmienia się też najważniejsza rzecz, której mogą pozazdrościć Niemcom i Austriakom inni organizatorzy, czyli termin. Dlatego jeśli o mnie chodzi, to na razie inne imprezy jeszcze długo nie będą miały podjazdu do turnieju czterech skoczni. Są na to twarde dowody. Tutaj wysokość miejsca, z którego odbijają się skoczkowie, to 4,5 metra. W Vikersund, gdzie od paru lat kończy się rower, skaczą niby 100 metrów dalej, a odbijają się zaledwie 260 cm nad ziemią. Jaki z tego wniosek? Bardzo prosty dla innych naśladowców. Turniej czterech skoczni to na razie za wysokie progi. A więc... Uff.